W stosunku do Ryszarda Petru, to przecież on zachęcał wszystkich, żeby przychodzili pod Sejm, blokowali Sejm, protestowali pod Sejmem, a w tym czasie, kiedy on wzywał tych ludzi, żeby przyjeżdżali pod Sejm i stali na kilkunastostopniowym mrozie, on wyjechał z jedną z posłanek. Na ciepły, sylwestrowy wypoczynek na Maderę, nie przejmując się losem tych, którzy protestują pod Sejmem. Bez wątpienia to zniechęciło ludzi. To zniechęcił również Kijowski swoimi działaniami. Sprawa dotycząca tych środków finansowych przelewanych na konto Kijowskiego, czy, czy które, firmy, którą prowadzi ze swoją partnerką, to też nie sprzyjało. I proszę zauważyć, w tej chwili jest takie odgrzewanie czy odszukiwanie Takich pseudo autorytetów lat minionych. Pojawia się Balcerowicz, pojawia się Frasyniuk, pewnie za chwilę również będzie Lech Wałęsa, a jest Adam Michnik. I to są osoby, które bez wątpienia upatrują też swojej szansy, żeby zaistnieć, żeby pokazać się, żeby jeszcze raz wyjść na mównicę, wyjść na tą scenę i, i, i przedstawić się, nawoływać do jakiegoś zrywu. Tylko że. Społeczeństwo jest bardzo mądre, bardzo roztropne i widzi, że te działania, które podejmuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, premier Beata Szydło, i jej ministrowie, ale również i zaplecze polityczne, pani premier Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie, to są naprawdę rzeczy, które obiecaliśmy, że zrealizujemy i nie skłamaliśmy. Mówiliśmy o tym, przygotowując nasz program Prawa i Sprawiedliwości w roku 2010, w roku 2014 nowelizując nasz program, mówiliśmy o tym w Kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi roku 2015 i przed wyborami parlamentarnymi też jesienią 2015 roku. Jeżeli ktoś dziś dziwi się, że my dokonujemy zmian, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to wszystkich tych odsyłam do naszego programu. Mówiliśmy od wielu lat, że wymiar sprawiedliwości w Polsce jest kulawy. On musi być uzdrowiony, on musi być zmieniony. Przepisy prawa muszą być zmienione. I to w niektórych przypadkach nawet drastycznie.